Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Elden Ring. Próbowałem wydostać się z tej lokacji, ale jak się okazuje, to nie jest takie proste. Tutaj będziemy mieli zaraz bossa właśnie, dlatego ja sobie przebiegnę. Mrówki to prosta sprawa, tu było jeszcze trochę przedmiotów po lewej stronie. Leży moja dusza na arenie z bossem, bo zginąłem już tam raz, dlatego już znam mniej więcej drogę. Boss ogromne obrażenia nam zabiera, ale tak naprawdę nie wygląda na mocno trudnego. Okej, lecimy z tym bossem. Trzeba mieć dużo szczęścia. Najlepiej jest jednak trzymać się blisko i działać jak najszybciej tak naprawdę. Leczyć się szybko też. Ależ nie wyszło mi to. O! Leży? Jeszcze jeden cios. Leży. I kolejne osiągnięcie. Zamrznięta włócznia błyskawic do tego. Fajny boss. Miejsce odpoczynku. Zobaczmy, nie stać nas na rozwój postaci, ale zobaczmy, czy mamy coś do wchłonięcia. Może mamy 3 sztuki. Czternaście, a teraz... Ale mało brakuje. Okej. Jednego jakiegoś małego przeciwnika tak naprawdę. Jeszcze tylko bym chciał się rozejrzeć, ale chyba nic tu nie ma. Jest jakaś skrzynia. Wielka upiorna konwalia. I to tyle? Na to wygląda. To czy ja muszę teraz się wrócić aż do samego początku, żeby się wydostać z tej lokacji? O, powierzchnię. Trzeba było R3 nacisnąć. Okej. Dobra, to udajmy się tutaj. Do stołu utraconej łaski. Zobaczmy, czy możemy ulepszyć naszą broń. Może wydajmy jakieś punkty na
wykup tych inkantacji, które są nam potrzebne również do osiągnięcia. Czyli musimy wykupić wszystkie tak naprawdę. Tu już mamy. Tego nie mam. Tego też nie mam. Okej. A reszta będzie najwyżej na ulepszenie broni ewentualne tutaj. Możemy ulepszyć pięknie katanę na 7 level. No to jazda. O, i łuk możemy. Również to zrobimy. Dwa razy możemy. Pięknie, łuk 7 i katana 7. No nieźle. Sześć tysięcy jeszcze, a co ona ma? Dostrajanie duchów, nie, to na to nie chcę wydawać. Tutaj też nie. A tutaj w ogóle jest jaki motyw z tą panienką tutaj. Jeżeli damy się jej przytulić, to ona zarzuci dla nas status i będziemy mieli 5% mniejszy pasek energii. Będziemy musieli zdjąć później sobie ten status. Dopóki sami sobie nie zdejmiemy poprzez użycie pewnego przedmiotu. Gdzie ten... Już chyba nawet nie mam. Chyba dostanę dopiero ten przedmiot. Jak jeszcze raz pozwolę jej się przytulić. W każdym razie najlepiej nie mieć tego statusu. Okej, okay, jeszcze bym wydał u kogoś. Już u niego nic nie kupimy, a to? Ma. Kup 0. Dlaczego? Kupię to w takim razie. May the golden order shine through. Okej. Powróćmy więc jednak na powierzchnię tutaj. I zacznijmy dalej sobie tutaj eksplorować na powierzchni. No ale przy okazji bossa się udało zaliczyć. Okej, ja bym chciał tutaj się udać właśnie. Tam jest jakaś wieża w ogóle. Bardzo wysoko. Musimy na razie tutaj niżej. To tutaj była ta studnia. O, tu mamy drzewo kolejne. Na pewno też boss będzie tutaj. Ale oprócz tego... Myślę, że jeszcze może coś tutaj być. Na pewno jest. Tego przeciwnika teraz sobie darujemy, bo długo z nim się walczy po prostu, a nie aż tak dużo się dostaje. Ten obóz już sobie zaliczyliśmy wcześniej. Więc drugi raz sobie darujemy, bo już nic ciekawego nie znajdziemy. Dlatego lecimy sobie do przodu.
Okej. Pewnie nie będziemy mogli się dostać do tej wieży. Coś tak podejrzewam. Ale tu jest chyba miejsce odpoczynku. Jest. Proszę bardzo. Kogoś tu mamy? O, kolejny obraz. Te obrazy mogę właśnie oddawać też w tej naszej bezpiecznej miejscówce i dostawać za to różne przedmioty. Zaraz może pokażę, o co chodzi. Tu już mamy odblokowane. Stół utraconej łaski. I teraz musimy znaleźć taką babcię, że ją tak nazwę. A co on nam powie? Well, I see you found another great rune. Wonderful. You are a worthy fellow. Bo trzeba 5 runów zdobyć, już 2 mamy. Make the journey to the capital, Lindell, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. A, czyli wiem, gdzie to jest. No longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished. And we must answer the call of grace. Okej. I tutaj właśnie można się dowiedzieć o bossach. Więcej już tu nic nie ma. Z tym nie można gadać. Tutaj jest ten sklepik, a zobaczmy, co tutaj. A nie mam w sumie run do wydania. W takim razie tą babcię odnajdźmy. Kurczę, gdzie ona była? Jeszcze nie znam dobrze tej lokacji. Zostaje już tylko tutaj właśnie. Only once before. Look there. Fine work, brave tarnished. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and to become Elden Lord and restore the golden. The fingers expect as much from you as they do young Gideon. Take this. O, coś dostaniemy. Sakwa na talizmany. Czyli więcej będziemy mogli używać? Spójrzmy. Tak jest, mamy kolejne miejsce. No to świetnie. No to świetnie, to wrzucam zwiększenie szybkości odzyskiwania energii w takim bądź razie. Ciach. A co to jest? Zwiększa maksymalny udźwig. Zwiększa niewrażliwość. No już trochę mamy tych talizmanów. To jest też fajne. Trafienie krytyczne przywraca punkty życia. Okej, ale jeszcze... No właśnie. Weź moc z wizerunku. O tym właśnie mówiłem. I uzyskaliśmy broń. Karyjskie barło królewskie. Czy mogę wybrać tylko sobie albo
magię albo broń. Mogę wybrać, okej. Rozumiem. Czyli zabrać wszystko będzie trzeba kilka razy grę przejść, żeby później inną rzecz wybrać. Queen Marika is the vessel of the Elden Ring, carrier of its vision. A god in truth. But after the Elden Ring's shattering, she was imprisoned in the Erdtree. A grim punishment for shattering the order, despite her godhood. The fingers speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence. But even in shackles, she remains a god and a vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. Okay. A co ona ma na sprzedaż? Korona królowej, tej, którą zabiliśmy. I cały jej ubiór. Okej. Więc podejrzewam, że tutaj mamy się dostać teraz. Ale my pójdziemy sobie w przeciwnym kierunku. Złoty rycerz. To jest jakaś nowość. Zobaczmy. O kurde. No, jest to nowość. No. Ile energii. Nie no. A, wyczułem cię. Uch, a on teraz mnie. O kurde. Dobra. No nie, wilki teraz nie są mi potrzebne. Ile? 406 tylko. Nie warto. Już teraz wiem, że nie warto. Dobra, tu mamy ogromną wieżę, do której nie wiadomo jak się dostać. Pewnie jakiś teleport będzie do niej. O, kulka.
Gdzieś słyszę jeszcze jedną kulkę. Jest. To już odznaczę, no. W takim bądź razie. O, zaraz, zaraz. A, krab tylko. Pięćsetka. No kraba nawet nieźle, pięćsetka, bo szybko go się zabija. Trzeba się rozglądać, bo przedmioty są poukrywane wszędzie. O nie. To nic. Zaraz sobie to odzyskamy. Zdarza się. Już teraz nie będziemy się wdawać walki z tym rycerzem, tylko od razu lecimy odzyskać sobie runy na początek. A później dalej będziemy eksplorować. Szukając kolejnych bossów. O, coś tutaj leży. Dobra, już tu gdzieś niedaleko powinny być moje runy. Aha. Tylko, że tak powiem, jak ja mam te runy wziąć. No to nieźle. Jakim cudem mi w ogóle się udało wtedy tak skoczyć? Nie no.
No trudno, huk w te runy. W takim bądź razie. Się zgliczowały w takim miejscu, że miałem po prostu jak. O co chodzi? Jakiś grobowiec jest. Jak do niego się dostać? Trzeba na pewno w kilku kierunkach pewnie ten promień puścić. Albo nie wiem. Ale nie widzę drugiej miejscówki. Pobiegnijmy dalej. Jakichś przeciwników nowych. Strasznie mały ten przeciwnik. No tak, ale tutaj już ja nie przejdę dalej. Trzeba było być na górze. Okej, w takim razie przenieśmy się. I spróbujmy do tego drzewa się udać jeszcze, zobaczmy. Mamy zakończenie odcinka, co tam będzie się działo. W tamtą stronę. W stronę drzewa. I pewnie będziemy mieli walkę z drzewem. Uwaliłem jakiegoś wiewióraka. Tam ktoś. Tylko jak teraz się dostać niżej? Tu jest zjazd. Jakieś ruiny mamy. Ciekawe, co to za rodzaj przeciwnika. Ile mu zabiorę. Całkiem nieźle.
nie przerywa. Aha, łucznik jeszcze, dobra. Fajna jaka lokacja w ogóle. Słyszę jakiegoś olbrzyma. Kolejnych paru. O, miejsce odpoczynku jest. Bardzo dobrze, skorzystamy. I w stronę drzewa dalej. Skacze? O kurde. No nieźle. Tak tylko jak tam się dostać wyżej. Tędy. I kolejna miejscówka odpoczynku. Tam będzie można wejść. Mi się wydaje, jak już teraz by można było normalnie. Mam normalnie wrażenie. Żebym chyba doleciał. Jednak nie. Całe szczęście mieliśmy tu obok. O, jest nawet posąg Moriki. Czy to jest zaraz? Czy to jest jakiś przeciwnik? My możemy zadawać jakieś obrażenia temu czemuś? Aż sprawdzę. Zaraz ja muszę jakoś na górę się dostać. A, jest droga, dobra. Wow.
gdzie to jest? Tam na górze, dobra. Nie, no to nie ma energii. To coś. Kolejne miejsce odpoczynku tutaj mamy. A no tak, to już się odblokowałem wcześniej. I kolejne te coś. Zastanawiam, którędy tędy muszę. Nie, tędy się nie dostanę. Tam też coś widać. No to stamtąd chyba przybyliśmy, no tak. Dobra, nie tędy raczej. No i mamy drzewo kolejne. Aczkolwiek tutaj mamy również przeciwników sporo. Głupi ruch z mojej strony. Teraz boki. Dobra, mało brakowało. Ryzykownie, ale się opłaciło. Teraz uciekamy na boki. Co mi niestety się nie udało. Dobra, jedziemy z tematem. Dwa i trzy.
Ryzykownie, ryzykownie. Ale się opłaciło, no co? Co tu dużo gadać? Dobra, teraz unikamy na boki. I atak. Raz. Dwa. Dwa tylko zrobił. Wolałbym, żeby trzy zrobił. Wtedy jestem bezpieczniejszy. Raz. Dwa. I trzy. I po drzewie. O, pęknięta łza całunu magii, czyli na pewno całunu błyskawic i całunu śmierci. Sporo, trzy aż. Możemy eliksiry robić sobie specjalne właśnie z tych łez. No dobra, znajdźmy jakiś punkt odpoczynku. O, tutaj, żeby się udało dostać. Tylko jak? Tutaj za bardzo nie mam jak wskoczyć chyba. Nie. Jakoś można. Może trzeba aż tam daleko zabiec. Chociaż ja tam byłem już. Właśnie, nie ma tu żadnej drogi. No dobra, w takim razie się przeniosę do punktu odpoczynku. Ja również sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.